Dobrze. Jak to mówił Hitchcock, zacznijmy od czegoś wywrotowego. To jest świetny żart, ale już ten, już był. Już był, ale nie było jeszcze kroku liturgia. Witamy na nieformalnej formacji. Dobra, czołówka wleciała. A nie, ale, no, ale jesteśmy zarąbiczni. Jak to tak będzie szło, to... Panie, czy możesz nam pan przekręcić tego stołeczka? Tak, ja chyba to jednak, tego jednak nie będzie. Chyba tu? Czekaj, czekaj, teraz... Za czym się kapną? Czekaj. Nie widać. A, widać, dobra. Tak, wszyscy będą czekać, aż my tą książkę Terlingowskiego w którymś momencie wykorzystamy, a my jej wcale nie wykorzystamy. Czekaj, 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 czekaj. Musimy zrobić coś takiego, że będziemy to dodawać i będzie jakaś kubka rosła w ogóle. W moim zdaniem zorientuje się tylko ojciec Bartek Parys. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Czekaj, czekaj, ja mam jakieś bartyńskiego mam. To może zacznijcie po prostu między sobą mur budować. Taką jak w tych wszystkich teraz wywiadach, tą taką z tego, z pleksi taką. Przezroczystą, bo jest pandemia i wszyscy nagrywają z pleksi. Prawda, czyż wyzwolenie, dobrze jest, dobrze. Jeszcze strasznie odruchowo patrzę na ten ekran, to będzie dobrze wyglądać. Dobrze. Mariusz, chodź, zaczniemy. Ja wam mogę go postawić na środku, tak pochylonego to. Nie, bo nie będzie widać komputera. Ale to będzie widać. No dobra, postaram się panować. Czy nie tam wróci do ciebie ta książka? To będziemy wydawać. Jeszcze widzę, że co to bawi cię strasznie. Ale co jaki czas będziemy dokładać? Co? Nie, 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 co jakieś przerwę, tylko tak wiesz, żeby tak rosły te stosy tych książek, nie? Nie wiem po co. Ale tak, żeby tam ona nie była za bardzo aż na tobie, tak że gdzieś tutaj. Nie, nie, jest, dobrze, jest tam. Dobrze, mamy wejściówkę. Mamy, tak. Mamy, czołówka poszła. Tak. Ja czytam Kruk Siódmy. Poczekaj, zaczekaj, jeszcze nie czytaj, czekaj. Ania może byś przeczytała Kruk Siódmy. I w ramach sprostowania chcę powiedzieć, że jak mówimy, że na mszy świętej się dzieje, to nie chodzi o organistów. Tak. Bo czasami się rzeczywiście dzieje. Ale pozdrawiamy wszystkich znajomych organistów. Kochamy was. Jeden ksiądz powiedział mi, że każdy organista służy najlepiej jak potrafi. Na chwałę pana. Zakończmy ten wątek, bo jest niebezpieczny strasznie. Chyba, że masz internet? Inaczej. No masz. Niech Kacper wkleje taką infonę. Konstytucji dogmatycznej. Off-topowo chcieliśmy powiedzieć, że za nią szykujemy taki cykl z tak zwanych Q&A. Jako, że mamy już całe 12 subskrypcji, to generalnie myślę, że to jest ten moment, kiedy możecie zadawać pytania w komentarzu. My przygotujemy się i odpowiemy. Od razu chcieliśmy powiedzieć, że ja jestem żonaty, a ona nie. No to ty, to książek mamy. No ale jeszcze mamy kolejne kropki. Dobra. A poczekaj, bo potem chcemy nagrywać w innej perspektywie. Przełożymy te książki. Nie będę tak nas... Dobra. No generalnie tutaj... dlatego zostałem animatorem muzycznym. Nie dlatego, że jestem przystojny i ładnie śpiewam. Tylko dlatego, że nie rozumiałem... liturgii. Rozumiałem funkcję na liturgii, tak. To jest bardzo trudne. Zaśpiewam teraz utwór, który na dary najbardziej jest liturgiczny. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me. Zapomniałem chwytów. Cały jestem Twój. Śpiewaj ze mną, sing with me, open nie, your doors. Nie, nie, nie. Przygotowałem dla Was najbardziej liturgiczny generalnie utwór, który mogę zagrać na gitarze i sposób jego wykonania. Z dawna Polski tyś królową. Nie, Mariusz, nie namówisz mnie na śpiewanie, no. Nie masz nic, co byś mogła mi dać. Nie mam sił, by przed tobą Aniu stać. Na początku rzeczywiście taka pyza byłaś, teraz już taka laska jesteś. Can't live in the mountain. Zawsze myślałem, że to tak jest, a to jest can't live without you. No tak. A ty myślałeś? Mountain z tamtą? Live in mountain. Już raz wyglądaliśmy, jakbyśmy się pokłócili.
Nie kłócimy się nigdy. Jest takie... To było ważne. Dawaj książeczkę. Tak, oczywiście. Jezu, tylko trzy nam zostały. Dobra, ale Pismo Święte jest. Nasze kurzyło grubo. Jest z nami pani Dorota, ja od razu się poczułam jakoś taka źle ubrana. Dobra. Ale mi się nie podoba to. A mi się podoba. No dobrze, no co jest? Daj książeczkę. Ale teraz może być też tak, że już zagrasz i Ale to było rodzinne. Książeczką państwa. Ponieważ tabu związany w jest... O jest. Jeszcze raz. Ej, nie pomagasz! A zazwyczaj pomagasz, bo jesteś doskonałą żoną. Tak, jest wolno, dolno. Ja mam to w toalecie założone. Tak. U mnie nazywa się to kolanko, ale... Ja mam na Instagramie na przykład filtr. Dolno brzegu zdoby? Też, wiesz. Trzeba sobie radzić. Trzeba sobie radzić, Mariusz, no cóż. Dobra, słuchajcie, chcielibyśmy tak już kończąc powiedzieć, że jest ideał... Poczekaj. Pismo Święte na górze. Czerwona książeczka. Co za w ogóle motyw? Ale fajny. Tak? Tak, widzę, że strasznie ci to dużo radości sprawiasz, że postawiliśmy sobie piramidkę z książek. Na koniec, już tak zupełnie obiecujemy, że to jest koniec. Nie sposób jest brać. Nie sposób jest nie... No to jeszcze raz. Nie, dobre to było. Kurwa, po co tak zrobiłeś, że jeszcze raz? To akurat było takie spontaniczne. Takie, nie, no, takie... jesteśmy super profesjonalistami, jesteśmy supera. To było twoje. S.A. To było takie twoje, wiesz. Tak. Albo Exodus, albo autobus, jak to mówią na drugim stopniu. Tak. Dawno, dawno temu. Dobra, dzięki. Pa. No, to serce wielkie nam da i jesteśmy załatwieni. Słuchajcie, poszło mega sprawnie, nie? No, jesteśmy zaraz lepsi. Może z tej książki zdejmę co, czy nie? Taka wersja New Life. Dobra. Serce wielkie nam daje, zdolne objąć świat. Panie, serce nam daje. Nie no, wygłupiałem się, nigdy nie zagram takiego czegoś. Nie wolno puścić tej wersji mojej. A może usiądź tu, gdzie ja będzie cię widać z tą gitarą. Musiałem sobie przypomnieć chwyt. Chodź się przysiędziemy.